Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, w jak szybki i łatwy sposób uzyskać dostęp do swoich kryptowalut, gdyby okazało się, że zgubiliście swój własny portfel sprzętowy. To jest BK World, ja imię Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. Tak jak widzicie, ja na szczęście swój własny portfel sprzętowy mam w swoich własnych rękach, ale musicie wiedzieć, że inspiracją dla tego materiału jest pewna przygoda mojego dobrego znajomego, który jakiś czas temu brutalnie stwierdził, że stracił fizycznie dostęp do swojego portfela sprzętowego, nie wie gdzie jest, po prostu zgubił go, zostało samo opakowanie, ale na szczęście miał frazę seedową, czyli 12 lub 24 wyrazy, które pozwoliły mu uzyskać w późniejszym czasie właśnie dostęp do swoich środków. Mój właśnie znajomy potrzebował szybko sprzedać tak naprawdę swoje krypto, na jednej z giełd, ale musicie wiedzieć tak naprawdę, że on nie był posiadaczem właśnie Ledgera, a między innymi posiadał Trezor, który fizycznie zgubił, ale co musicie wiedzieć, tak naprawdę ten odcinek nie jest tutaj skierowany ani do użytkowników Trezor, ani do użytkowników Ledgera, tak naprawdę jest on skierowany do wszystkich portfeli sprzętowych, które wykorzystują standard BIP39, za chwilę dokładnie Wam powiem, czym jest ten standard, ale tak jak widzicie tutaj na Waszych ekranach, ten standard BIP39 wykorzystuje właśnie tutaj wiele portfeli sprzętowych i w momencie, kiedy macie właśnie dostęp do tej frazy seedowej, którą zapisujecie sobie w przypadku Ledgera na takiej małej oto karteczce, gdzie możecie zapisać 12 lub 24 wyrazy frazy seedowej, frazy mnemonicznej, która pozwala Wam właśnie w takich dziwnych sytuacjach, jak właśnie zgubienie portfela, czy też jesteście w innym miejscu na świecie, ale jakimś cudem macie właśnie w głowie zapamiętaną Waszą frazę seedową, to z dowolnego miejsca również na świecie macie, możecie mieć możliwy szybki dostęp do swoich kryptowalut. Jak to zrobić, za chwilę Wam oczywiście opowiem, ale również mogę sobie wyobrazić sytuację, że nagle z powierzchni ziemi znika firma Ledger, znika firma Trezor, mamy tylko fizyczne portfele, ale żadna aplikacja dostępowa, bramka dostępu nie działa, więc tak naprawdę za chwilę Wam opowiem, jak uzyskać dostęp do środków, nie tylko tak naprawdę Bitcoina, ale tak naprawdę do wszystkich innych krypto, które mieliście możliwość przechowywania na portfelu sprzętowym, czy to Ledger, czy to Trezor, czy też jakikolwiek inny wymieniony właśnie tutaj na Waszych ekranach, które używają standard BIP39. Co musicie wiedzieć? Standard BIP39 tak naprawdę jest implementacja, która określa, w jaki sposób portfele kryptowalut wytwarzają zestaw właśnie tych słów, które właśnie zapisujecie sobie i przechowujecie albo w swoich głowach, albo w tajnym, ścisłym, tylko Wam znanym miejscu. I musicie wiedzieć, że te wyrazy składają się właśnie na tą frazę mnemoniczną oraz tutaj też informuje portfel, w jaki sposób wytwarzane jest to ziarno, które pozwala właśnie Wam w przyszłości odzyskać dostęp do Waszych środków. Jeżeli chodzi o samo BIP39, to musicie wiedzieć, że jest tutaj dostępnych wiele języków, ale najczęściej spotykanym standardem, jeżeli chodzi o BIP39, jest słownik wyrazów angielskich. Na tą chwilę, tak jak widzicie, w tym momencie wyświetliłem Wam od A do Z tak naprawdę 2048 wyrazów, które wykorzystywane właśnie są, aby zakodować właśnie Wasz portfel sprzętowy. Jeżeli popatrzycie, to tutaj mamy od A do Z, jest tego, tak jak powiedziałem, 2048 wyrazów, to tylko wyobraźcie sobie, jeżeli mówimy o frazie seedowej składającej się tylko z 12 wyrazów, to zobaczcie, to mamy tutaj skalę trudności i kombinacji 2048 do potęgi 12, co jest równoznaczne również 2 do potęgi 132. To dlatego tak trudno jest złamać właśnie tą frazę seedową, względu właśnie na trudność właśnie rozgryzienia, jaka to była kombinacja tych wyrazów. Ale co jest ważne, jeżeli chodzi o same wyrazy, to również też są tutaj dostępne inne języki, między innymi francuski, japoński, chiński, jeszcze parę innych, ale nie chcę teraz tutaj też Was wprowadzać w błąd, bo po prostu teraz w tym momencie nie pamiętam. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jeśli dobrze przechowujecie swoje wyrazy, swoją frazę seedową, czy to jest 12, 24 wyrazowa, czy też 15 wyrazowa, bo też również portfele mają taką możliwość, to bardzo ważne jest tutaj, aby właśnie zaznajomić się z listą właśnie portfeli, które wykorzystują ten standard BIP39. I nie tylko tutaj właśnie mówię o portfelach sprzętowych, ale również portfele, tak jak widzicie, software'owe. Jeden z najbardziej popularnych portfeli
dla samego Bitcoina to właśnie portfel Electrum, czy też na przykład Multiwallet Exodus. Te software'owe portfele również wykorzystują BIP39, standard BIP39, i jeśli macie faktycznie dostęp fizyczny do waszej frazy seedowej, to możecie odzyskać właśnie dostęp za pomocą tej frazy, kiedy zainstalujecie sobie właśnie na przykład portfel Electrum i tam będziecie chcieli odzyskać swój dostęp do waszych środków, właśnie podając tą frazę w standardzie BIP39. Tak jak widzicie, również ilość portfeli software'owych jest również bardzo duża. Na przykład jeżeli mówimy tutaj, że przechowywaliście na waszym ledgerze czy też na trezorze na przykład kryptowalutę Ether, to też tutaj żaden kłopot, ponieważ cały czas jest też możliwość wykorzystania standardu BIP39 w portfelu webowym My Ether Wallet. Oczywiście tutaj zalecałbym pracę wtedy offline'ową, żeby nie doszło do pewnej ekspozycji, znaczy nie doszło do ekspozycji waszej frazy seedowej. Oczywiście w momencie, kiedy przelalibyście te środki ETH czy też inne krypto w oparciu o ERC20 na My Ether Wallet, to radziłbym od razu też stworzyć nowy portfel, który bazowałby już na nowym kluczu prywatnym czy też na nowej frazie seedowej, ze względu na to, że w momencie, kiedy udostępnicie do internetu, do sieci właśnie tą frazę, to można powiedzieć, że została ona już przez was oczywiście świadomie zhakowana, rozszyfrowana, więc oczywiście odzyskujecie dostęp do tych środków, ale w kolejnym ruchu tworzycie od razu nowy portfel, czy też najpierw tworzycie nowy portfel i w momencie, kiedy odzyskacie te środki za pomocą frazy seedowej, przelewacie na nowo utworzony właśnie portfel. I tak w wielu przypadkach, zobaczcie, mamy też tutaj portfele mobilne, które również wykorzystują tą technologię BIP39, nawet popularny tutaj portfel Blue Wallet, Engine Wallet, to są wszystko bardzo znane i popularne wallety, które, tak jak wam powiedziałem wcześniej, wykorzystują właśnie ten standard. Więc jeżeli doszłoby do sytuacji ekstremalnej, gdzie zaczniecie naprawdę panikować, spokojnie, tutaj na pewno jest jakieś rozwiązanie, żeby uzyskać dostęp do tych waszych środków. Ale co jest ważne, najważniejsze jest to, abyście mieli przynajmniej dostęp do właśnie tej frazy seedowej, która pozwoli wam odzyskać środki na innym portfelu niż to właśnie sprzętowy. A czasami jest tak, że właśnie nie macie czasu, tak jak właśnie mój znajomy nie mógł sobie pozwolić 3-4 dni na czekanie, ponieważ potrzebował środki spieniężyć tu i teraz, więc właśnie w ten sposób udało nam się przesłać środki na portfel Electrum za pomocą właśnie frazy seedowej i udało mu się dalej przelać to już na giełdę i sprzedać właśnie te swoje środki. Oczywiście wszystko jest proste, kiedy tutaj mówimy o kryptowalucie Bitcoin czy też Ether. Możemy wykorzystać właśnie do tego portfel Electrum czy My Ether Wallet, który wcześniej wspomniałem. Ale co w przypadku, kiedy na przykład na takim portfelu sprzętowym na przykład przechowujecie kryptowalutę Litecoin? Jak dobrze wiecie, portfele sprzętowe również są multiwalletami, potrafią tutaj przechowywać różne kryptowaluty. I wyobraźmy sobie, że właśnie ten Litecoin chcemy właśnie przelać z zagubionego naszego portfela sprzętowego na portfel Exodus. To też nic bardzo, bardzo trudnego. Jest takie oprogramowanie, które właśnie w tym momencie pojawiło się na waszych ekranach. IanColeman.io. Oczywiście oprogramowanie webowe, które pozwoli wam w bardzo szybki i łatwy sposób wygenerować prywatny klucz i uzyskać dostęp na przykład do tego właśnie wcześniej wspomnianego Litecoina. Oczywiście, aby zrobić to rzetelnie, również potrzebujecie mieć dostęp do swojej frazy seedowej 12 czy 24 wyrazów, ale ja w tym wypadku wygeneruję sobie 12 wyrazów przypadkowych, właśnie tylko tak na potrzeby tego materiału. Nie są to oczywiście wyrazy z mojego portfela sprzętowego, ale tak jak widzicie, wybrałem sobie już tutaj nazwę coin Litecoin. Tak jak widzicie, wiele tutaj różnych coinów dostępnych jest właśnie w oparciu o BIP39, ale zostawmy ten Litecoin, bo załóżmy, że chcemy właśnie odzyskać dostęp do swoich środków w postaci właśnie kryptowaluty Litecoin. Podajecie 12 czy też 24 wyrazy swojego hasła mnemonicznego, seeda, frazy seedowej. Ja zostawię tutaj te 12 wyrazów, które w tym momencie widzicie na swoich ekranach. I co jest ważne, tutaj jak zejdziecie sobie poniżej, to na podstawie właśnie tych 12 wyrazów wygenerował się wam klucz prywatny. Ok? Klucz prywatny, czyli najważniejsza rzecz, jedna z najważniejszych rzeczy, jaką tutaj potrzebujecie w bardzo bezpieczny sposób przechowywać. Więc tutaj oczywiście, jeżeli mówimy o tej aplikacji, o tym
oprogramowaniu webowym. Zalecałbym, żeby to zrobić w trybie offline. Jest to oczywiście dodatkowy element zabezpieczenia, ale zdaję sobie sprawę, że w tym momencie dajecie pełną ekspozycję do swojej frazy seedowej, jak i w tym momencie został wygenerowany również klucz prywatny, który pozwoli wam właśnie dostać się do waszych środków. Oczywiście musicie tutaj wykorzystać portfel, który jest desygnowany przez deweloperów Litecoina w tym wypadku i który oczywiście ma zaimplementowany standard BIP39. Podając ten klucz prywatny, jesteście w stanie w bardzo łatwy i szybki sposób uzyskać właśnie dostęp do waszych środków. Tak sobie przejrzycie, to tak naprawdę jest tutaj mnogość tych wszystkich kryptowalut, które można sobie przechowywać na portfelach sprzętowych, więc w bardzo łatwy i szybki sposób możecie uzyskać dostęp do tak naprawdę każdego coina, który najprawdopodobniej mieliście na waszym własnym portfelu sprzętowym. Ale pamiętajcie, bezpieczeństwo tutaj najważniejsze. W momencie, kiedy daliście już tą ekspozycję, odkodowaliście tak naprawdę całemu światu swoje własne klucze, swoje własne frazy seedowe, tak naprawdę jeśli tylko te środki przelejecie, uzyskacie dostęp do nich, to stwórzcie sobie nowy portfel, przelejcie od razu środki na nowy portfel, abyście tutaj byli pewni i bezpieczni, że wasze hasła, wasze prywatne klucze są ponownie tylko i wyłącznie w waszych rękach. Dajcie mi znać, co myślicie o tym materiale. Dajcie mi znać, czy w ogóle jest to pomocny materiał, jeżeli chodzi o tego typu stresujące sytuacje w życiu każdego użytkownika kryptowalut. Oczywiście nikomu tego nie życzę. Dajcie mi tutaj właśnie znać w komentarzach, czy ten odcinek wam się podobał. Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam was, cześć.